Cześć, witajcie w nowym odcinku z RDR 2 z misją do Dacia, tak? W sensie do głównego obozu. Ciśniemy. Cześć. Dobra, to Dacia. Nic tu więcej chyba nie robię w tym momencie. I tak dosyć pieniędzy wywaliłem na ten obóz ostatnio. I dużo rzeczy jakby jest tu zakupionych. Narzędzia kaletnicze, inne rzeczy. Tam można już powoli wytwarzać torby, tylko muszę dowieźć coś tam chyba w Atipi, jakiś stan idealny. To potem. Ważne, że tam to jest odblokowane. Teraz z główną misją. Chwila spokoju. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging him. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah, of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Gdzie jest Strawberry? To jest pytanie. Dobra, tego do Valentine to jest po drodze chwilę. Miejmy nadzieję, że to jest po drodze. Ja chcę się dowiedzieć, gdzie jest Strawberry. To jest jakby punkt życia w tym momencie. Bo chyba jeszcze tam nie byliśmy, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Udaję się do salonu Valentine. To dobra, jest znacznik, to nie będę sobie oznaczał, to spoko. Miejmy nadzieję, że ten gościu się jakby nas utrzyma, w sensie takim, że nie będę musiał na typa czekać. No dobra, no chodź, jakby... O, jest, dobra, nadgonił, spoko. Jasne, żadną ścieżką, tylko moją trasą. Chłopie, chodź tędy, proszę bardzo. No dobra, a nagle jak mnie było trzeba dogonić, to bez problemu to zrobiłeś. O, patrzcie jak ciśnie, patrzcie jak trzeba, to ciśnie. Just some business to attend to, kid. You know how he Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. And then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right Whoa. Now. We'll take care of Stop tendy, Jesus. So you gonna go get him? I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Mike. What the Ej, ale po co jakby w sensie, czemu my tu mamy teraz pić? To jest hit. Przecież jakby to niczemu nie służy specjalnie. Boom, jak do siebie. Przepraszam bardzo, proszę się przysunąć. I zrobić miejsce. To tutaj? Oprzyj się o ladę. Proszę bardzo, wbiję się między nich. Dziękuję, przepraszam, wypad. Pa, pa. No i co teraz? Czekamy na barmana, rozumiem. Just one or two.
Right, Arthur? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. And you'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Have one for yourself. Thank you. Pijemy piwko. Jakie malutkie butelki mają, jeziu, takie do łapki. To nie jest to, co nie mam akurat pod ręką. No kur, trudno. A co ja zrobiłem? Stop, ja coś kliknąłem w lewo. Wejdź z tego. Ej, jeszcze raz. Ej, ale dobry rejestr zadania. Spoko. Wyzwania. Ej! To tego nie wiedziałem, że to można tak zrobić. Zabójstwa nożem. Powiadomienia, zaproszenia, zadania. Spoko, wstecz. Na krzyżyku w lewo. Przypadkiem nacisnąłem. Załagodź. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Try to be friendly. Jasne, to by była kolejna burda, już by mnie tu nie wpuścili, podejrzewam. O ty szefie. Chcecie mi powiedzieć w tym momencie, nieznajoma osoba. Lenny! 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 Chodź to! Ja też zamknę oczy, żeby było jakby w miarę sprzeciw. Lenny! Lenny! Nieznajoma osoba. Widziałeś Lenny'ego? Myślę, że może być tutaj. Lenny! Co to tu jest? Nie, a jest jakiś inny... What the... Ej, to było quite dobre. Ej, bo ja naprawdę nie wiem, gdzie iść. Lenny! Tu jest Lenny, proszę bardzo. Widzicie Lenny'ego? Jest i Lenny. Tu, Lenny, trzyma szklaneczkę. Cześć. Gorzej jak komuś by to ten, by była znowu burda w tym barze. No way, znowu. Szybciej, Artur, możesz biegać w tym stanie. Chodź tu, musimy po schodkach w prawo. O, w ten sposób. Ale mirror się robi, ja. Co tu się dzieje w tym Red Dead Redemption? Co tu się... No, to już mamy level wysokich. Halo! Dzień dobry, kończymy to? Jak to zrobić, żeby to skończyć? O! Już wszyscy szczęśliwi, zadowoleni, wracamy na imprezę. Boom! Dobrze, first person włączyli. Odszukaj Lenny'ego w salonie, proszę bardzo. Ej, to jest jeszcze lepsza opcja. Lenny, gdzie ty jesteś? To jest... Nie, to nie jest Lenny. To ktoś podpiera ściankę. Tu nie ma Lenny'ego. Myślę, że... Jest i Lenny! To jest Lenny? Lenny?
To nie jest Lenny. Dobra, uwaga. Tu nie Lenny. Lenny coś musi robić szczególnego. To nie też nie Lenny. Idziemy do góry. Ej, no bzjazd, tak To nie jest Lenny. Jeziu, ale pokazaliśmy. To jest Lenny. Cześć. No god damn it. Dobra, to teraz może będzie tam, gdzie byliśmy wcześniej. Zamknięte. Tu nie ma Leniego. Czekajcie, jak już tu jestem, to już tu posprawdzam wszystkie krzaczory. To na pewno nie jest Lenny. To jest jakaś bobeczka. Dobra. Tu nie, one more time tutaj. Nie, mnie ta gra nie przestanie niszczyć nigdy. Boom! Spoliczkuj. Ja nie wiem, czy byśmy mieli typa ratować z więzienia, czy odwalać takie rzeczy tutaj w tej grze. To jest hit, nie? Boom! O, jutro będzie kacyk. Jutro będzie kacyk. Boom! Ja go nie chcę utopić. Boom mnie! Ooo, poszedł bełcik. Oż the fuck. Ogniem i mieczem. Czekajcie, między tymi puszkami i wszystkim. Dobra, teraz mam wybrać ścieżkę. O nie. Kręć tutaj. Nie wiem, który przycisk. Przeskoczyłem. Udało się. Był zamazany, ale to nic. W sensie udało się. Gdzieś na cmentarz zwialiśmy. Spoko. Okej, temat. Ogarnięty. Uła, Artur. My to znamy. W sensie znam ten ból. Nie tak jak ty, bo jeszcze za świniami po pijaku nie biegałem. Nie podtapiałem ludzi po pijaku. Ale... Nie no, na trawie pod deszczem też się nie obudziłem. Zazwyczaj, bez problemu, dawało się dotrzeć do wyrka. Artur, wake up! Ale ci współczuję. Poszło. Powtórka. Jeszcze raz. Misja wykonana. Okej. Konika podejrzewam nie ma. Zbyt daleko, by go usłyszeć. Więc trzeba by było zgarnąć. A moglibyśmy coś jakby wszamać? Coś takiego. Coś. Ja wiem, co zawsze pomaga. Bimber pomaga. Otwarte serum. Dajcie serumik. Proszę bardzo. Jakieś batoniki czy coś też bym mógł wcisnąć. Na pewno by to pomogło. Okej, podładowaliśmy temat. Fasolka, serumik i możemy. To jest takie 2 kacy tamtych czasów. Fazola i serum. Proszę bardzo. Ty, ale naprawdę koniec. Piziu, twój.
W piździu daleko. Jak ja mam daleko w ogóle iść? A nie, tutaj mniej więcej. Nie znam. A nie, do tu. O ty prezes, jak daleko. A gdzie jest mój koń? Koń jest strasznie daleko. O ty, ja nie chcę do tej nieznajomej osoby. Dobra, to wam zrobię cięcie i przedostaniemy się. Może jakiegoś konia od kogoś zgarnę. I będzie git. Okej, okay, dorwałem konia po drodze i teraz przy okazji chyba jest dalszy ciąg tej misji. O, jest Strawberry, to miasteczko, w którym mieliśmy mieć 5 palców 20. W sensie nie wiem, o co chodzi, dlaczego 20, może jakieś trudniejsza odmiana możliwe. Quite possible. Dobra, nie wiem co z tym Strawberry, czy tutaj go, u tego szeryfa znajdziemy, co tu się wydarzy. Konia dorwałem, nie mam kompletnie chyba ekwipunku właśnie, bo to nie mój konik, także ciężka sprawa. Zsiądziemy. Wziąłem go jak samochód w GTA, podszedłem pod typa, wziąłem i koniec. Ej, fajne mają to Strawberry, normalnie gówno na ulicy leży i to tak centralnie. Ja też w sumie konia zaparkowałem idealnie na środeczku, także miejmy nadzieję, będzie dobrze, będzie dobrze. J-Lo, więzienie w sensie, proszę bardzo. To jak tu wejdę, będzie początek misji, czy ciąg dalszy, tak? Na stukanie idziemy grzecznie zapytać. Hello, sir. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang. Colm O'Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Thank you, Sheriff. Let me out of here, you maggots! Znać minę i porozmawiać z nim, ale to gdzieś tu na dole był chyba, tak mi się wydaje. Tak go przynajmniej słyszałem. Tutaj przy tym oknie całkiem możliwe. Proszę bardzo. Cześć. Arthur. No już, witamy się. Dzień dobry. Hello, friend. Had a good time, did you? You gonna get me out of here? I ain't decided yet. Funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months, and now I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. No, ale jakby co mamy do zrobienia, stary? Znajdźcie na sposób na uwolnienie minach. Czy ja mam przy sobie dynamit? A jeśli nie mam, to może... prawdopodobnie nie mam, bo on tutaj był raczej przy broni. Czekajcie, mam. Walka wręcz światu, to nie. Nie mam nic. A mam dynamit, proszę bardzo. Proszę, proszę, stop. Jest. Co z tym zrobić? No ale jak tu zrobimy boom, no to stary. Okej. To ja bym się proponował. O ty panie! Ale jazda! Drugi mi został w łapie, niepotrzebnie przycisnąłem. Boom go! A czy ja mam postulat, czy my for sure musimy ich tutaj klepać aż tak bardzo? Muszę tu dać troszeczkę ciszej tylko, bo tu się dzieją takie wiksy, że to strasznie mi w uszka telepie. Bum, bum. Przepraszam bardzo, to było niemiłe z mojej strony. Czy ktoś tu jeszcze ze mną chce się bić? Czy on żyje? Tutaj ten typek oddycha. Cześć. Żywy lub martwy, poszukiwany. Jezu, ale jazda.
ale nie było jakby specjalnie opcji, żeby go olać, nie? Ja go musiałem uratować. Ciekawe, czy w tym Strawberry mnie potem rozpoznają. Ja idę tak przed siebie, to jest hit. A czekajcie, co tu macie? Nie, no nie chcę tego. Stop. Pozwólcie mi wymienić broń, byłbym mega wdzięczny. O, karabin powtarzalny. Nie mogę tego podnieść. Jest. Bo ja nie wiem, dlaczego my tak naokoło ciśniemy. Mam ten, czekajcie, stop, tak na chwilę. Boom! Za chwilę będę poszukiwany tylko i wyłącznie martwy. Ale tu będzie do zapłaty strasznie dużo za to, że go uratowaliśmy. Pytanie za 100 punktów. Co on tam zrobi? Nie mów, że ją zabił. Jaki frajer. I trochę tu zrobiliśmy taką burdę. Trochę za bardzo. Chodź tu. Jebut go! Proszę bardzo. I jeszcze ty. I poprawka. Ale tu jazdę urządziliśmy. Ja podejrzewam, że to miasto całe po prostu wypleniliśmy, że tu będą nowi ludzie. Boom. Jeden. Boom. Jeszcze nie spadłeś. Dobra, gitarka. Nie mam takiego zamiaru, stary. Ej, ale zrobiliśmy Saigon i to niezły tutaj. O ty panie, proszę bardzo, oberwał. Ty ziomek, stop, powolutku. Idę do niego. Jaka kolejna fala, ale ich tu naklepało, to jest... Nie mogliśmy, jakoś po cichu go na pewno mogliśmy uwolnić. Nie robiąc takiego bajzlu tutaj. Ale na to już za późno. O to chodzi. That much is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah. We ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny too. If he hadn't found us in time. Yes, you will all be thanked profusely. I promise. Yeah, well, you're lucky Dutch has got your back. Some unknown reason. Okej. Chyba burza idzie. Taką mam teorię.
finally lost him. Well, I hope so. I'm giving you a holster. My way of saying thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp around back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Yeah. Dobrze, no to popatki. Misję podejrzewam, że kompanion druga Kabura, posiadacz, która pozwala nosić przy sobie dwie sztuki broni krótkiej i używać ich w tym samym czasie. Ej, spoko temat. Nie no, to nawet w sumie było warto to zrobić. Błogosławieni cisi. Ej, ja chcę zobaczyć szczegóły, pokażcie. Skrót misji, oddaj 15 celnych strzałów w głowę, ukończ z celnością na poziomie przynajmniej 7, to nie dla mnie. A czyli to jakby ta misja miała tak wyglądać, że wyklepiemy połowę miasta. Zostanie na pewien czas objęte stanem wyjątkowym. Na mapie w menu pauzy teren zostanie oznaczony na czerwono. Show me. Pokażcie mapę. Aha. Grzywna 85. I to można zapłacić na poczcie. Ja bardzo chętnie to zapłacę. W sensie im szybciej tym lepiej. Proszę bardzo. Możemy tutaj na poczcie 85 zapłacić, żeby był święty spokój. Stan wyjątkowy, ja wiem, że to i tak będzie trzeba zapłacić. Dobra, no to teraz tu tyle, trzymajcie się, zostawcie łapę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Jedziemy z kolejną misją, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jest tu ta poczta? W ogóle ciuchcią się chyba będzie można przejechać. Dobra, to tyle, trzymajcie się, cześć!